non ti ho più da rubare. Dobra, widzieliście 180. Jest spoko, lekko, ale tak co ja mogę pierdolić o lekko, jak zawsze jest lekko 180, a później 200, 210 i jest chuj. Także proszę tu nie bluźnić, bo to jest family content, prawda? No. Zresztą zobaczymy. Troszkę więcej serii loczewkowych dzisiaj to zrobię. Aktywowałem już wszystko, już nie będę miał kurwa na to zwinić tego. Zwalić winy. Bo najszerszy, czworoboczny, zębata aktywowałem. Tam Y-Crace, ściąganie drążka zrobiłem. Bandę tu slajdy. Więcej serii rozrzewkowych, czyli więcej czasu, żeby ten tłum się przyzwyczaił. No wszystko, kurwa, jak dzisiaj nie zagra, to już chuj w dupę cycki. Zaliczyć kurwa na przerwę do zawodów i że tam te 220 pójdzie. Albo przynajmniej 215, no. Wtedy będę musiał dzielić 415 w siadę. I do zrobienia, 3,7 wciągnąć. I kobelo. Albo tak, no. 3,7 jest bardziej pewne. Bo jest kurwa. Nie jest, no, no trochę szczęścia, kurwa. Jak ostatnio tego szczęścia mi zabrakło, no to teraz na tych zawodach mi dadzą tego szczęścia. Chuj w dupę. Moi drodzy, ja nie wiem, nie rozumiem tej pogody, kurwa. 2 czy 3 dni temu 20 stopni prawie, tak? To było sobota czy kiedy? No to może nie 3, no a z 5 dni temu. Ale teraz też było po 10-12 stopni, kurwa.
czwartek, kurwa, 0 stopni. No ja cię pierdolę, no przecież to jest nie do pomyślenia, nie? Co tu się od dupca, albo mówię, kurwa, klimat z Ameryki leci do nas, bo nawet wtedy, jak było po 20 stopni, to wieczorami było po 0 albo po tam parę stopni tylko, nie? A takie rzeczy, no to tam w tych Stanach się też dzieją, że w ciągu dnia dosyć ciepło, a wieczorami, kurde, chłodna, bo fest. No, jadę zawieźć, kurczę, mamy czwartek, dzisiaj nie treningowy. Jadę zawieźć tam na wymianę tego, co to jest? Osłona amortyzatora BMW, żeby mieć sobie zrobione przed wyjazdem na zawody. No, eksploatacja, grosze. No i tutaj, kurwa, no w końcu już jestem, który to... No już zaraz drugi miesiąc chyba leci, chyba już minął nawet drugi miesiąc, jak BMW jest. No i kurwa, w końcu nie muszę martwić, żeby iść z mechanika do mechanika. Teraz tylko podjechałem, no bo no, zrobiliśmy oględziny po tym miesiącu jazdy, jak wymieniałem oleje teraz i filtry. Czyli podstawową eksploatację. I tam do wymiany by się nadawały te osłony amorka. Bo z jednej strony tam jest machnięte, no to wymienimy od razu, a to są tam groszowe jakieś sprawy. I co, jutro trening, moi drodzy, przysiadów. Zobaczymy, ile zaatakujemy. Miało to być, myślałem, żeby zrobić 380 i 410, ale chyba tak mi po głowie chodzi, żeby zrobić 3,7 jak tydzień temu, 4,0, powtórzyć 4,0 ładne. I jeśli faktycznie będzie ten potencjał siłowy większy, będzie tego zapasu, będę czuł, że tego zapasu jest dosyć sporo jeszcze, no to wtedy dodupcymy tam, powiedzmy, 415, może 420, jako że ostatni tydzień, nie? Zobaczymy. Ale no całkiem zadowolony z tego tygodnia. 3,7, że tak powiem, w ciągu prawie dociągnięte. Pozycja się psuła, generalnie najedzony, pospinany byłem. Plus te nagrywki, nie lubię tych nagrywek KFD, ale to trzeba było nagrać. Nie lubię pod takim względem w przygotowaniach, nie? No bo jakieś tam pierdółki, bo nagrywać to spoko i w późnym okresie, ale jak jestem na tydzień przed startem, no nie lubię, kurwa, wolę z ziomeczkiem się spotkać, pogadać na swoje tematy, odpocząć, nie pierdolić do kamery i tak dalej, tylko dźwigać. Niemniej jednak tam całkiem w miarę siadło, mimo że no nie czułem się tego dnia najlepiej na te ciągi. 3,6 poszło całkiem gładko, także myślę, że 3,7 na zawodach nie będzie najmniejszego problemu, bo raz, że odpocznę, dwa, adrenaliny, a ja zawsze na ciągach, na zawodach lepiej mi się robi. No i jeszcze tą pozycję poprawia się, bo kurwa, no popsuła się troszkę względem tamtych przygotowań, no ale jednak tylko 8 tygodni robienia ciągów, bo to też wychodzą jakieś tam małe braki, nie? Klata 220, może bez jakiejś tam dłuższej pauzy, ale zrobione, zważone, to się liczy, także openerek 205-210 będzie. Dobra, nie przedłużam, jadę oddać furkę i widzimy się pewno jutro. Dobra, moi drodzy, jadę na trening piątek, piąteczek, piątunio. Ostatni trening, ostatnia wieczerza, kurwa, przed zawodami. Dzisiaj siady, co pójdzie, jak pójdzie, okaże się. Okaże się, że tak powiem, w praniu. Pojadę, rozgrzeję się, zmobilizuję, no i na rozgrzewce mi też wyjdzie, czy dzisiaj jest tam, czy nie ma. Co najważniejsze, 400 już zważyłem, także z tego jestem zadowolony. Dzisiaj planowałem wcześniej to 410, ale nie wiem, czy to wcześniej mówiłem, czy nie, ale wolę zrobić tak, że powtórzę sobie tą 400 today i kurczę, jeśli będzie z zapasu całkiem sporo, to wtedy dopiero dołożę, moi drodzy, na 415 lub 420 kg, bo nie opłaca się z tej 410, bo i tak mam opener na zawody 400 i muszę tą 400 wstać tak czy siak, a jak 400 wstanę na zawodach, to wtedy będzie też zabawa jakaś już na zawodach. Dlatego wolę drugi raz mieć tą 400 na plecach, mieć ją pewniejszą na zawody, niżeli tam się żyłować na 410 od razu, nie? A 400 po prostu zweryfikujemy i będziemy wiedzieć, jak działać dalej. Jadę do chłopaków na Zatokę, na Fit Fabric i co? Będzie fajna ekipka, mam nadzieję, i podźwigamy dzisiaj na grubo.
ile to było? Co? Ile to było? 230 kg. No i dobra, moi drodzy, kończymy tego vlogasa. Jeszcze też dodam, że specjalnie na wcześniejszego vloga i na tego nie usuwam piosenek, żebyście czuli ten klimat treningowy. To jest copyright, nie? No i tak z tego YouTube'a jest wielki chuj, jeśli chodzi o zarobek i aktualnie zasięgi, także mówię akurat te dwa, trzy ostatnie tygodnie niech leci ta muzyczka, która leci na treningu. Nawet jak jest ten copyright, to od 40-50 zł nie zbiednieje, które i tak bym miał wypłacone, kurwa, za 2 czy 3 miesiące. Bo musi się uzbierać 300, żeby mi wypłacili z YouTube'ów. Co, jak widzieliście, tydzień całkiem przyjemny. Ciągi zobaczycie na kanale KFD. Też w miarę dobrze siadły.
jak na to zmęczenie, które jest. Że tak powiem, więcej na pewno na temat przygotowań powiem w kolejnym vlogu, czyli we vlogu, który będzie relacją z zawodów. Tam będzie, myślę, że dłuższy vlog i ciekawy vlog. Zwłaszcza jeśli by się udało. No musi się udać, kurwa. Ale chodzą po głowie, wiecie, te myśli, że jednak coś może pójść nie tak. Niestety tego się ciężko pozbyć. No ale tak jak wszędzie mówiłem, krótkie przygotowania, szybkie. Na szczęście bez jakichś urazów odpukać. To jest też wow, że udało się dołożyć 220 kg w totalu. Praktycznie. I nie zrobić sobie żadnego kuku. Ale no co, jest spoko. Na ten moment odpoczywam już regeneration do piąteczku. I tyle. I widzimy się pewnie, jak to tam zmontuję kolejnego vloga. Już będziecie wcześniej na Instagramach i gdzie indziej widzieć, czy się udało, czy nie. Ile zostało? Dzisiaj sobota. 6 dni. 6 dni odpoczywania, jedzenia i działamy swoje. Robimy robotę. Robota już została zrobiona. Teraz tylko to pokazać na podejście. Trzymaj te kciuki, ci co chcą trzymać, a ci co nie. Nikt nie trzymają. No. I pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcji, żeby te zasięgi trochę skoczyły, bo ostatnio te algorytmy, widzę nie tylko u mnie, ale są tragiczne. Sprzedaje się samo gówno na tym YouTubie, nie? Tylko TikToki, kurwa, w głowie jakieś inne gówna, zero jakiejś merytoryki, czy fajnych materiałów, gdzie sam oglądam i patrzę, że mają tak mało wyświetleń, to mówię, ja pierdolę, dramat. A takie gówna, jakieś gówno burze awantury, wyświetleń potąd. No ale nic. Nic z tym nie zrobimy. Tak idzie ten świat. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że w dobrym nastroju. Trzymajcie kciuki. Siła. Siła niedźwiedzia, kurwa.